Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj ze mną kolejny gość, poznajcie Punię. Wszyscy mówią na nią Punia, to jest figa. Jestem dzisiaj u niej, ponieważ dawałam jej lekarstwo, ponieważ jest troszkę chora, więc postanowiłam Wam ją przedstawić. Resztę filmu dodam Wam w domu, teraz tylko taki początek zapoznawczy z Punią. Chodź. No i tak, Punię nóżka boli, więc Punia nie chce tak wskakiwać. Mój piesek. Śliczna, nie? Śliczna. Punia miała być labradorem, ale wyszła z jamnikiem, więc dlatego jest taka malutka. Przyjechałam do Puni na chwilę, nie brałam ze sobą swoich gratów, żeby Wam pokazać, a dzisiejszy film będzie o pustym pudełku. Więc dzisiaj poznacie trochę rzeczy, których zużyłam, które były dobre albo niedobre, przekonacie się sami. A na koniec mam dla Was niespodziankę, konkurs, ale o tym powiem Wam trochę później. Zostańcie ze mną do końca i zobaczcie, co dla Was przygotowałam. A więc kochani, jestem już w domu i mam tutaj dla Was kilka produktów, o których chciałabym porozmawiać. A więc jak widzicie, jestem bez makijażu, widzicie moją cerę czystą, widzicie moje przebarwienie i szukałam produktów, które zniwelują moje przebarwienie. Oczywiście to nie było tylko jedyne przebarwienie, miałam jeszcze bardzo dużą plamę, taką ciemniejszą na nosie. Jak widzicie, już jej nie mam, zostało mi przebarwienie pod nosem. No niestety, nie jesteśmy idealni. Słyszałam już różne opinie na ten temat, że mam wąsy, że jestem brudna, i tak dalej, że piłam kawę, żebym się wytarła, czy coś takiego. No niestety dla mnie to nie robi wrażenia, no po prostu to jest. Nie wiem, czym to się powoduje, gdy jest słońce, nagle wyskakuje mi tutaj i na nosie plama, po prostu jedna wielka plama, którą nie da się niczego zniwelować. Gdy przychodzi zima, to znika i tego nie ma. Nie chcę wydawać masy produktów na rzeczy, które nie będą mi potrzebne po prostu, bo albo nie sprawdzą się, albo zejdzie mi to, jak przyjdzie zima, jesień, no i tak to się skończy. Ale postanowiłam troszkę z tym zawalczyć, dlatego Wam o tym mówię, bo już nie widać mojej plamy na nosie. Tutaj jest, może delikatnie ją widać. Postanowiłam użyć produktów dostępnych w sieciówkach. Szukałam w różnych markach, dużo marek znam, więc nie byłam zachwycona. Niby każda marka ma jakieś kremy na cerę przetłuszczającą się i tak dalej. Więc szukam czegoś, jednej marki, z której będę mogła kupić coś rozświetlającego, co by mogło zniwelować moje plamy i kremu do tłustej cery. I znalazłam. Znalazłam oto takie produkty Face Boom. Pierwszym z tych produktów jest korygująco-rozjaśniające serum do twarzy, cera mieszana tłusta. I ma ono, dzięki wysokim stężeniom naturalnych składników aktywnych, rozjaśniam, przebarwiam, redukuję błyszczącą skórę, zwężam pory i dodaję naturalny blask. Ja używałam ten produkt do tego momentu 2,5 tygodnia. Codziennie wieczorem używałam tego produktu na noc, aby zwiększyć działanie, tak to powiem. I powiem Wam, że z nosa mi plama zeszła, ale pod nosem nadal ją mam, więc tak średnio oceniam ten produkt. Mogę Wam pokazać, ile zużyłam tego produktu przez te 2 tygodnie. Tutaj widać mniej więcej dotąd. Ono jest bardzo, bardzo mocno skoncentrowane, więc tego produktu max daje 2 pompki na twarz i to jest taki max, który wystarczająco w zupełności starczy. Więc jestem średnio zadowolona, nie wiem, co mam o tym myśleć. Oczywiście dalej korzystam z tego produktu i zobaczymy, co będzie dalej. Ten produkt kosztował około 16 zł, więc myślę, że to jest niewiele jak na drogeryjny produkt i mam nadzieję, że dalej, jak będę korzystać, to coś tam pomoże. Kolejnym produktem jest matująco-detoksykujący krem na dzień, na noc, cera mieszana tłusta.
Ponieważ moja cera przetłuszcza się w okolicach strefy T, postanowiłam spróbować jakiegoś produktu takiego właśnie matującego, żeby po prostu się nie błyszczała ta skóra, żeby mi się ten podkład nie ślizgał i jak najbardziej jestem zadowolona z tego produktu. Fajnie się chłania, oczywiście muszę go dokładać w dzień, jeśli nie używam podkładu, to czasami go dokładam właśnie tutaj w tą strefę, bo tutaj jest najgorzej, ale ogólnie za tą cenę 19 zł jestem bardzo z niego zadowolona, już mi tutaj po 2 tygodniach może zostało gdzieś tyle w tej tubce. Więc dalej korzystam, nie korzystam teraz z innych produktów, bo korzystam tylko z tych z Facebook, żeby zobaczyć, jak one mi się sprawdzą. Kolejnym produktem z tej serii jest gumowa maseczka algowa Peel Off i ona była bardzo fajna, bardzo relaksująca, mogłabym powiedzieć, chłodząca przede wszystkim, bardzo fajnie buźka wyglądała, nie było żadnych worów pod oczami i tak dalej, więc naprawdę serdecznie, jeśli chodzi o ten produkt, to polecam nawet do takiego relaksiku. On był w takim pojemniczku, pojemniczek sobie zostawiłam, gdzieś tam leży. Można wykorzystać powtórnie, bo on jest on plastikowy. Dodaje się tutaj 2 czy 3 łyżeczki wody, wystarczy wymieszać i nałożyć na twarz. I od razu robi się taka gumowata konsystencja. Ja jestem zadowolona z tej maseczki, serdecznie Wam polecam. Kosztowała ona około 20 zł. Ostatnim produktem z tej marki był peeling, taka jednorazowa saszetka, kosztował on około 3 zł. Ja niestety jakoś tak specjalnie nie jestem z niego zadowolona, bo to jest bardzo drobnoziarnisty peeling. Ja wolę jednak troszkę grubsze, żebym czuła, że ta skóra buzi pracuje, że ten naskórek zostaje usunięty, a tutaj niestety tego nie czułam. Był on po prostu zbyt drobny, ale rozświetlił coś tam tą buźkę. Kolejnymi produktami może przejdę do produktów oczywiście moich ukochanych Solido kąpieli. Mamy tutaj Knape, Dersden Essence i Balea. Jeśli chodzi o te dwa produkty, jestem jak najbardziej z nich zadowolona. Są takie świeże, może trochę leśne, różne właśnie mają tutaj zapachy, smaki chciałam powiedzieć. Zapachy, no ale niestety ten mi nie przypadł do gustu, ponieważ on był bardziej kwiatowy, ja tak nie przepadam za kwiatowymi rzeczami. A jeśli jesteście zainteresowani, jak używam soli, kuli do kąpieli i innych, to możecie zajrzeć na mojego TikToka, tam są zawsze filmy z rozpuszczaniem się kuli, również soli. Często dodaję tam filmy i mają one bardzo dużo wyświetleń, więc wygląda na to, że ludzie lubią oglądać takie filmiki. Ostatnio dostałam dostawę kuli z Lasha, moich ulubionych kul, o których Wam już kiedyś mówiłam i kiedyś Wam je pokazywałam. Są naprawdę super i możecie zajrzeć na TikToka. Tutaj również jest nowy filmik, oczywiście z nowej kuli z Lasha. Ja sobie pozwolę się napić. I dostałam kilka próśb o nagranie mojego cateringu. Nie wiem, czy widzicie, czy coś się zmieniłam, czy nie, ale od pewnego czasu bardzo dużo trenuję. Mam również catering dietetyczny i dostałam kilka próśb o nagranie mojego cateringu. Teraz stąd wynika moje pytanie do Was. Czy jesteście zainteresowani tym, abym nagrała taki film, co jem, ile kosztuje, ile to ma kalorii, jak to wygląda, czy chcielibyście wiedzieć, jak wyglądają takie cateringi. Ja chętnie dla Was nagram ten film, ale napiszcie w komentarzu, czy jesteście zainteresowani takim filmem. Przejdźmy dalej. A jeszcze chciałabym dodać, że kilka filmików oczywiście z moich treningów możecie znaleźć na TikToku, a codzienną relację, praktycznie jestem na siłowni codziennie, więc codziennie coś wrzucam na moje Instastory, na moją relację. Tam codziennie możecie coś znaleźć, jakiś filmik albo jakieś zdjęcie mojego jedzonka. Jeśli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Kolejnym produktem, który używałam, jest gąbeczka. Była to gąbeczka od Flaconi z kalendarza adwentowego i była to gąbeczka do mycia twarzy. Miała ona dziwną konsystencję, ponieważ przed zamoczeniem wyglądała jak pumeks, po zamoczeniu była mięciutka i dosyć śliska. Ciężko mi ją określić, ale powiem Wam, że ciężko się jej używało, ponieważ
na tej gąbeczce, zamiast jakiejś wstążki albo czegoś takiego, czym łatwiej by się trzymało tą gąbeczkę na ręce, był zwykły, nawet nie sznurek, tylko nitka. Była zwykła nitka, podwójna nitka, która wrzynała się w dłoń, która spadała z dłoni. Po prostu ta gąbeczka to była dla mnie jakaś tragedia. Wszędzie mi spadała, wszędzie uciekała, śliska. No naprawdę, nie. Dla mnie nie. Możecie spróbować, ale ja osobiście nie polecam. Tak samo nie polecam takiej maski do rąk. Było napisane, że regeneruje, nawilża, intensywna regeneracja, odżywia zniszczoną skórę, przesuszoną, przywraca skórze miękkość, delikatność. Tak, przywróciła na jakieś 3 godziny. Więc zapłaciłam za nią chyba 20 zł, nie byłam z tego bardzo zadowolona. Kolejnymi produktami są moje ulubione produkty od Only Bio. Moje ulubiony olej. To jest mój ukochany olej, dodaję go do maski i tak samo dodawałam go do odżywki, którą też testowałam i którą zużywałam, która jest bardzo podobna, a jednak inna trochę od maski, bo maska jest trochę bardziej rzadka i łatwo ją zmieszać z tym olejem, a odżywka jest trochę bardziej gęstsza, ciężej ją zmieszać z olejem i tak, ja jednak wolę nakładać maski, ale odżywka jest też jak najbardziej w porządku. Te produkty kosztują około 20 zł, każdy z nich w Rossmanie. Warto patrzeć na promocje, bo potrafią kosztować po 15-14 zł. Ja zawsze je łapię na promocji. Nie warto przepłacać, pamiętajcie. I ostatnim produktem, chyba ostatnim, tak, który tutaj mam, jest podkład. Mój zużyty podkład, ukochany od Glam Shop. Jest to podkład, jest napisane podkład kryjący, klasyk. W kolorze Alabaster 1. No ja osobiście nie nazwałabym go podkładem kryjącym, tylko podkładem półkryjącym, bo na lekki nie mogę go nazwać, a na kryjący też go nie mogę nazwać, więc nazwijmy ten podkład, że on jest półkryjący. Ja go bardzo lubię, ma bardzo fajną konsystencję, zapach i bardzo dobrze sprawdza się na mojej skórze, a ja mam skórę przetłuszczającą się, więc fajnie mi się go używa. Mogę Wam pokazać, już używam drugi. Więc naprawdę u mnie się sprawdza, kosztuje on na stronie Glam Shopu 49 zł, więc myślę, że nie jest to dużo za podkład. Mam podkłady, za które wydawałam dużo, dużo więcej i stoją, bo po prostu nie sprawdzają się na mojej cerze. I to już by było na tyle z pustego pudełka dzisiaj. Nie zapomnijcie w komentarzu napisać, czy jesteście zainteresowani takim filmem o moim cateringu, albo o moim treningu, też Was mogę tam zabrać. A na koniec, tak jak obiecałam, mam dla Was niespodziankę. Stworzyłam dla Was boksa. Są tutaj dla Was fajne niespodzianki. Możecie wygrać tego boksa. Wystarczy napisać w komentarzu, dlaczego właśnie Ty powinieneś otrzymać ode mnie tego boksa. I oczywiście osoba, która otrzyma tego boksa i która napisze komentarz, musi również polubić ten film i oczywiście zostawić subskrypcję na moim kanale. Więc myślę, że za około tydzień, dwa tygodnie zobaczymy jeszcze. Możecie śledzić na Instagramie. Najlepiej, jeśli osoba by również mnie obserwowała na Instagramie, bo tam będę się kontaktować z osobą, która wygra tego boksa. Więc myślę, tydzień, dwa tygodnie jeszcze zobaczymy, ile będzie komentarzy. Powędruje może do Ciebie ten boks. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!